Cześć wszystkim! W lipcu zeszłego roku swoją premierę miał pierwszy sezon animacji My Adventure with Superman, który trafiał na Adult Swim, następnie trafiał na platformę Max. Dopiero pod koniec zeszłego roku cały pierwszy sezon trafił na HBO Max z polskimi napisami. I chciałbym Was zachęcić do obejrzenia tej animacji, bo uważam, że jest całkiem fajna i niestety nie jest o niej głośno na polskim podwórku. Pierwszy sezon My Adventure with Superman liczy sobie 10 odcinków i mówi on o początkach Supermana jako superbohatera, ale także Clarka Kenta jako dziennikarza. I tutaj sytuacja jest bardzo ciekawa, bo mamy niby tradycyjne podejście do tematu, ale bardzo inne od pierwowzoru. I to jest zarazem pierwszy element, który bardzo podoba mi się w tej produkcji, bo choć czerpiemy tutaj z tych motywów Supermana, to nasz bohater nie zna swoich korzeni i właściwie supermocy. Clark dopiero będąc dorosłym poczuwa coraz większą ilość tych mocy i z odcinka na odcinek zaczyna zwiększać się ich zasób, który opanowuje pod kątem różnych sytuacji. I właśnie nasz bohater im więcej odkrywa nowych informacji o sobie, tym bardziej zaczyna zadawać sobie pytania, co on właściwie tutaj robi. Kim on jest, o co tutaj chodzi i jak będzie odbierała go społeczność ludzka, bo też to jest bardzo świeży temat. Jest to o tyle ciekawe, że nasz bohater wcześniej nie wie tego wszystkiego i kiedy ja wraz z nim odkrywam te informacje, to moje zainteresowanie jest dużo większe i mogę razem z tym bohaterem identyfikować się i wymieniać się naszymi uczuciami, zobaczyć jak ja to odbieram i jak on to będzie odbierał. Dodatkowo przeszłość Supermana, jego pochodzenie jest bardzo inne od tego, co my znamy z komiksów. Tutaj Kryptończycy są pokazani od zupełnie innej strony, bardziej najeźdźców, jak to miało w animacji i w komiksie Invisible. Jest to bardzo odświeżające, jeżeli chodzi o tą postać, coś, co będzie dobrze działało w ramach Elseworldu. I to podobało mi się, bo teoretycznie jest to bardzo prawdopodobne, żeby taka historia mogła się potoczyć. I to jest dodatkowa świeżość, która wpływa, że tutaj bardzo mało jest przewidywania w tym serialu. Bardzo też mi się podobało w tej animacji, że mamy przechodzenie życia superbohaterskiego do prywatnego. Bardzo dużo tutaj nawet poświęcono uwagi, żebyśmy my zobaczyli Clarka jako reportera, który będzie chodził na różne miejsca, sytuacje, działał jako reporter i towarzyszyć będzie mu Lois Lane oraz Jimmy Olsen, którzy są na podobnym etapie kariery. Każdy z nich jest tu jako stażysta, chce się wybić, chce zaistnieć, więc będą współpracować, żeby osiągnąć ten swój cel. No i oczywiście pojawienie się Supermana będzie tutaj niekomfortowe. Lois będzie zaciekawiona, Jimmy będą chcieli zgłębić tą tajemnicę, no a Clark im towarzysząc też będzie chciał teoretycznie to zrobić, ale z drugiej strony musi ukrywać swój sekret, bo nie wie jak bliscy na to zareagują. I bardzo podobało mi się takie pokazywanie świata Clarka, bo dzięki temu ja miałem pełny obraz historii. Wiedziałem, co wpływa na jego otoczenie, przede wszystkim co jest tym otoczeniem i to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli kompleksowy rozwój postaci, patrzyli jak ta postać też się będzie zmieniała pod wpływem pewnych sytuacji i fajnie to wybrzmiewa w okolicach 8 odcinka, kiedy mamy taką pewną bombę, taki plot twist, który zasiewa pewną niepewność. Czy ten bohater będzie taki jak nam się wydaje, czy może troszkę innym kierunkiem to pójdzie. Fajnie to jest podyktowane odbiorem innych postaci, no i kiedy my widzimy całe to otoczenie, różne sytuacje, mocniej to wybrzmiewa. Bardzo też mi się podoba trio naszych głównych bohaterów, Clark, Lois Lane i Jimmy Olsen. Bardzo charyzmatycznie zarysowane postacie, które mają swoje mocne, słabe strony, własny charakter i czuć między nimi prawdziwą nić przyjaźni, która jest o tyle mocniejsza w ramach tego serialu, że mamy mnóstwo takich scen zawodowych, jak i życia wzięte. Że nasi bohaterowie potrafią pójść na przyjęcie, porozmawiać o dupie Marynie, czy czymś innym się zająć. Każdy z nich tak właściwie ma swój prywatny wątek, który na pewnym etapie serialu jest rozwijany. I to też jest bardzo fajne rozwiązanie, bo dużo nam tłumaczy o przeszłości bohaterów, ich osobowościach, skąd właściwie oni tacy są. Szczególnie istotne to będzie w przypadku Lois, która troszkę jest samolubna w tym serialu i bliżej końca tego sezonu mocniej to wybrzmiewa, ale także w przypadku Jimmy'ego, który
z reguły kojarzy mi się jako taka postać o wygaszonym potencjale, a tu możemy zobaczyć, jak jego ambicja doprowadza do stanu, że no, na pewnym etapie może przyćmić Clarka i Lois. O co chodzi? Nie będę już wam tego zdradzał. Też podoba mi się sam styl animacji. Jest to duża inspiracja japońskimi anime, ale uważam zdecydowanie na plus, bo ładnie to wygląda, żywo, jest kolorystycznie, fajnie wypadają sceny akcji, ale także projekty postaci. Jedynie do czego bym się przyczepił, logo głównego bohatera, które nie wiem czemu tak się układa, jakoś to dziwnie mnie gryzie, ale także jeżeli chodzi o ekspresję emocji naszych bohaterów. To, co ma styl japoński do siebie, że mamy takie wybuchy radości, jakieś większe zaburzone miny, tutaj zaczerwione policzki, jakieś dziwne łzy i tak dalej, to mi niekoniecznie zawsze gra. I są takie momenty, które troszkę mnie to raziło, ale animacja jako całość podoba mi się. Sympatyczna, fajna i przede wszystkim nie jest tak dziecinna, jak mogłoby się wydawać. Spokojnie dorośli także tu się odnajdą. I teraz przechodzę do zastrzeżeń, co mi tutaj nie pasuje. Jest bardzo mało tego i postaram się jak najmniej spoilerowo. I pierwszą taką moją zasadniczą wadą to jest opowiedzenie głównej historii. Bo choć Superman odkrywa nowe informacje na swój temat, to do samego końca serialu mam wrażenie, że ta postać stoi trochę w miejscu. Niby dużo widzi, dużo słyszy, ale tak właściwie na nic konkretnego mu to się nie przekłada. I podobnie on ma możliwości, żeby zasięgnąć więcej informacji, z tego nie korzysta. Wolałbym szybsze odkrywanie kart, bezpośredniejsze przełożenie informacji naszego bohatera, bo i byłoby to bardziej rozwojowe i historia byłaby troszkę szybsza i wydaje mi się, że kompletniejsza. Uspokoję Was, aktualnie powstaje drugi sezon, więc będziemy mieli dopowiedziane informacje, ale gdybyśmy mieli sytuację, że ciach, nie ma drugiego sezonu, no to czułbym, że dużo nie zostało tutaj opowiedziane. Przydałoby się szybsze tempo. Strasznie też irytowała mnie Lois Lane, która była samolubna i miała taki troszkę toksyczny wpływ na swoje otoczenie. Jest to jak najbardziej dobrze uargumentowane, jeżeli poznamy bliżej jej korzenie rodziny w drugiej połowie tego sezonu, ale uważam, że czasami fabularnie nie to koniecznie to stykało. Dla przykładu, mieliśmy taki moment, że ona ma do kogoś zarzuty, że nie powiedział jej wszystkiego, ale ty się łapiesz na tym, że dlaczego ta osoba miałaby tobie to wszystko teraz powiedzieć? Jeszcze nie ma tej takiej więzi, takiego obustronnego zaufania, żeby być wylewnym w tej relacji. I to mnie mocno gryzło. Też w przypadku 8. odcinka mamy coś zbudowanego wokół Lois Lane. Nie będę mówił teraz dokładnie o co chodzi, żeby nie spoilerować, ale wydaje mi się, że to było za bardzo rozdmuchane. Nie lubię do końca w komiksach, kiedy mamy na pozór przyziemne postacie, które mają potencjał, żeby budować coś ambitnego wokół nich, a idziemy w coś mocno przekraczającego granice, coś, co totalnie do nich nie pasuje i to jest takim mocnym szumem, mocnym rozmachem. Wolałbym, żeby już tutaj wykonać jakieś inne postacie z lore Supermana, których nie mamy mało. Lepiej by pasowało takiego konceptu, który jest obecnie popularny, jeżeli chodzi o trykociarzy. A tutaj, no, idziemy w coś takiego, co niekoniecznie jest nam potrzebne. Można by jakoś to lepiej wykorzystać. No i też, co mi się bardzo nie podoba w tym serialu, tempo rozwoju relacji między Lois a Clarkiem. Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, znając komiksy i różnej maści inne media, że musimy dojść do pewnego punktu tej relacji. I tutaj ten punkt jest zarysowany, wydaje mi się, za bardzo szybko. Ponieważ ja się nie obejrzałem, kiedy ci bohaterowie jakoś zbliżyli się do siebie na relacji przyjacielskiej, bo mieli dużo różnych problemów, które wręcz mogły ich oddalać od siebie, a tutaj takie bach! Nagle coś zachodzi, nagle coś się dzieje, nagle mamy też dramaty na tej płaszczyźnie i tak dalej. Mocno mi to nie wybrzmiewa, wolałbym, żeby to troszkę wolniejszym tempem się toczyło, takie żebyśmy my bardziej poczuli tą relację, taką zażyłość, że im faktycznie zależy na sobie, a nie że szybko, 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 szybko musi być, bo wtedy lepiej nam wybrzmie widowiskowy finał. Podsumowując, uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna animacja, przyjemna, lekka, bardzo często humorystyczna, ale w dobry sposób, fajnie przedstawia nam bohaterów, historia też toczy się odpowiednim tempem. Bardzo fajnie też mamy ulokowaną tutaj retrospekcję, żebyśmy my na bieżąco patrzyli, co tam kiedyś z Clarkiem się działo, ale innymi bohaterami. Zachęcam Was do obejrzenia i koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ta animacja.
To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę.